Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Po piątkowym, stosunkowo rozczarowującym raporcie z amerykańskiego rynku pracy, dolar amerykański stracił na wartości. Dziś od rana amerykańska waluta ponownie osłabia się, kurs EUR/USD zwyżkuje w okolice poziomu 1,3180. Mimo tego, że piątkowy raport nie wpisał się w ostatnią serię stosunkowo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy, to jednak w ankiecie agencji Bloomberg przeprowadzonej już po publikacji raportu konsensus rynkowy cały czas zakłada, że Fed rozpocznie ograniczanie skupu aktywów już na wrześniowym posiedzeniu. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, uważamy, że połączenie gołębiego stanowiska Europejskiego Banku Centralnego z nadchodzącym rozpoczęciem ograniczania trzeciej rundy luzowania ilościowego ze strony Rezerwy Federalnej spychać będzie notowania euro-dolara w dół. Uważamy, że w tym tygodniu kurs EUR/USD dotrzeć może do poziomu 1,3050. Od rana lekko osłabia się polska waluta, kurs EUR/PLN wzrasta w okolice 4,28, a USD/PLN do 3,25. Na dziś nie ma zaplanowanych bardzo ważnych wydarzeń rynkowych. Na notowania na rynku walutowym największy wpływ powinny mieć kolejne dyskusje o możliwym ataku Stanów Zjednoczonych na Syrię. Uważamy, że w tym tygodniu utrzyma się presja na deprecjację polskiej waluty. Wpływać na to będą m.in. spadki euro-dolara oraz kontynuacja wyprzedaży polskich papierów skarbowych. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.